30 grudnia wspominamy świętego Feliksa, papieża. Papież Feliks z pochodzenia był Rzymianinem, synem Konstancjusza. Swój urząd papieski sprawował od 5 stycznia 269 roku do 30 grudnia 274 roku. Był następcą papieża świętego Dionizego, a swój urząd papieski sprawował za panowania cesarza Aureliana. W ciągu swojego krótkiego pontyfikatu uporządkował m.in. sprawy majątkowe i organizacyjne kościoła w Antiochii oraz wydał dokument pozwalający na odprawianie mszy świętej nad grobem męczenników za wiarę w rocznicę ich śmierci. Jedna z relikwii świętego Feliksa przechowywana jest m.in. w sanktuarium Matki Bożej w Kodniu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Feliks, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.